I think it'll make a person become insane. This game is an atrocity. Wszyscy lubimy się bać. Oczywiście mowa tutaj o strachu kontrolowanym, wytworzonym w sztucznym środowisku, choć na świecie nie brakuje również miłośników faktycznego życia na krawędzi. Skąd bierze się to ludzkie zamiłowanie do klimatu grozy i bycia przerażonym? Przede wszystkim wiąże się to z naszymi potrzebami fizjologicznymi i pierwotną naturą człowieka. Strach jest jednym z odruchów obronnych mających na celu zapewnić organizmowi przetrwanie. W obliczu zagrożenia wyostrzają się nasze zmysły, a mózg zaczyna szybko analizować niebezpieczną sytuację, szukając najlepszego rozwiązania. Według niektórych teorii, żyjąc w stosunkowo spokojnym i stabilnym społeczeństwie, poprzez korzystanie ze strasznych dzieł popkultury zaspokajamy pierwotne zapotrzebowanie organizmu na związki chemiczne, które niegdyś dostarczane były do mózgu naturalnie. Japoński badacz Nabuto Masataki twierdzi nawet, że jesteśmy ewolucyjnie zaprogramowani tak, by groza była częścią naszego życia. Według innej teorii, horrory dostarczają nam swojego rodzaju katarzis. Po zakończonym seansie lub ukończonej grze czujemy spokój, oczyszczenie, a może nawet pocieszenie, że to, co przeżyliśmy, było jedynie fikcją. Z drugiej strony możemy również mówić o ciekawości, która przyciąga nas do tego, co dziwne i niewytłumaczalne, do spraw niepojętych przez ludzki umysł i wymykających się poza ramy codziennej egzystencji. Dziedzina psychologii klinicznej, zwana psychopatologią, rozróżnia strach uruchamiany konkretnym bodźcem od lęku. Ten jest bowiem formą zaburzenia wynikającego z irracjonalnego strachu. Lovecraft określał strach jako coś mitycznego, porównując go do pewnego rodzaju przeżycia religijnego. Ta teoria jest dosyć kontrowersyjna, bo pisarz zdawał się usprawiedliwiać nieco swoje dzieła, w których groza wywodziła się z ponadnaturalnego istnienia potężnych kosmicznych bytów, takich jak Cthulhu. U podstaw dobrego horroru leży przemiana i deformacja rzeczywistości. Coś, co jest nam znane, zaczyna wymykać się naszej percepcji. Wampirów boimy się dlatego, że zwodzą swoje ofiary pod ludzką postacią, a wilkołak jest przecież człowiekiem, który przechodzi przemianę podczas pełni księżyca. To samo dotyczy statycznych figur podążających za nami, gdy tylko się odwrócimy, albo morderczych laleczek. Nadnaturalność czegoś, co zakodowane mamy w głowie jako naturalne, jest najpotężniejszym katalizatorem horroru. Ciężko nazwać produkcjami grozy wiele współczesnych filmów i gier, ponieważ epatują one jedynie ekstremalną brutalnością, co jest źródłem obrzydzenia, a nie faktycznego strachu. Równie tanie są tak zwane screamery, bo nie mają praktycznie żadnego związku z faktycznym horrorem. Przestraszenie odbiorcy przy pomocy nagłego, głośnego dźwięku lub wyskakującego zza rogu potwora nie jest żadną sztuką. Rzućmy okiem na gry, które wyróżniają się na tle swojego gatunku, oferując nieco inną formę grozy. Dlaczego przerażają i niepokoją pomimo braku tych oczywistych, najprostszych metod straszenia? Ostrzegamy tylko, że w dalszej treści materiału mogą pojawić się spoilery. Screamerów już jednak nie będzie. Obiecujemy. You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything, but you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? Niedoścignionym ideałem w kwestii autentycznego horroru spośród jakiegokolwiek medium jest Silent Hill 2. Pierwsza część, pomimo że była naprawdę dobra, opierała się na dosyć klasycznym tropie demonicznego kultu. Druga odsłona jest kompletnie oderwana od poprzedniczki, stanowiąc właściwie odrębną grę. James Sutherland, bohater tej historii, otrzymał list od swojej żony, według którego ta chce się z nim spotkać w tajemniczym miasteczku zwanym Silent Hill. Nie tak dawno składał ciało swojej ukochanej do grobu, więc zaintrygowany udaje się do spowitej gęstą mgłą miejscowości. Sam początek historii wydaje się dosyć sztampowy, ale z każdym kolejnym krokiem postawionym w Silent Hill zaczyna być coraz gorzej.
Gorzej w dobrym tego słowa znaczeniu. Od pierwszych minut gracza przytłacza wszechogarniająca pustka i niepokojące odgłosy dochodzące z każdej strony. Po dłuższej chwili spędzonej z grą uświadamiamy sobie, że nic na nas nie naskoczy z krzykiem ani nie zaatakuje za rogu. Ten ciężki, mroczny klimat niczym korkociąg wewierca się powoli w nasz umysł. Z każdym powolnym krokiem idącej w stronę Jamesa Maszkary boimy się coraz bardziej. Zwłaszcza, że przemierzamy potencjalnie normalną, zaśnieżoną ulicę. Wszystko potęgowane jest przez muzykę lub właściwie jej brak, bo w tle słyszymy jedynie metaliczne dźwięki i trudne do zidentyfikowania odgłosy. Jeszcze gorzej dzieje się, gdy miasteczko ulegnie przemianie i pokaże swoją demoniczną stronę, a my spotkamy niezniszczalnego piramidogłowego, gwałcącego żyjące manekiny. Odkrywając kolejne karty historii, dowiadujemy się, że wszystko, co spotyka Jamesa, jest manifestacją jego ukrytych pragnień i żądz. Ta druga strona świata, wraz z brązową, brudną kolorystyką rozpraszaną jedynie wąskim strumieniem światła latarki, ujawnia przed nami obdrapaną część ludzkiej duszy. Każda z postaci, którą napotkamy na naszej drodze, widzi rzeczywistość Silent Hill na swój indywidualny sposób, próbując odnaleźć wewnętrzne przebaczenie dla samego siebie i pogodzenie się z przeszłością. Tak naprawdę nie ma tutaj żadnego ostatecznego bossa, z którym musi zmierzyć się bohater. To on jest swoim własnym wrogiem, a na drodze do ostatecznego spokoju staje mu tylko jego własna osobowość. Dlatego z godziny na godzinę robi się coraz gorzej, a my zaczynamy dusić się w ciemnych korytarzach, które tak naprawdę są zakątkami naszego umysłu. Eternal Darkness. Gra będąca ekskluzywnym tytułem dla konsoli GameCube również przeszła do historii jako jeden z przykładów tego dobrego sposobu straszenia. Co ciekawe, to nie fabuła jest tutaj najpotężniejszą stroną całego programu, ale system rozgrywki, za pomocą którego autorzy bawią się umysłem niczego nie podejrzewającego gracza. Sama historia u swoich podstaw jest tylko opowieścią o kobiecie, która znalazła pewną demoniczną księgę i bardzo dużo czerpie z typowego lovecraftowego, mistycznego horroru. Groza dotykająca odbiorcę wynika tutaj ze sposobu, w jaki sama gra obchodzi się z graczami. Zaimplementowano tu specjalny pasek wyrażający poziom emocjonalny kierowanego przez nas w danym momencie bohatera. Zapełnia się on stopniowo, gdy postać spotyka demony lub jest świadkiem dziwnych sytuacji. Im bardziej zbliżamy się do szaleństwa, tym dziwniejsze rzeczy mają miejsce na naszych oczach, doprowadzając do przysłowiowego zawału serca graczy na całym świecie. Zaledwie preludium do koszmarów, są słyszane zewsząd kroki i pojawiające się znikąd wrzaski i śmiechy. Czasami prowadzona przez nas postać dosłownie traci głowę, która odpada w fontannie krwi, nie mając żadnego wpływu na rozgrywkę. Najgorsze są jednak efekty, które bezpośrednio burzą czwartą ścianę. Nagle na ekranie pojawia się komunikat o niepodłączonym joypadzie, gra udaje, że przełącza kanały w telewizorze lub kompletnie wycisza nam głos. Ziszczeniem najgorszego koszmaru są z pewnością sytuacje, gdy gra samoczynnie wchodzi do swojego menu, by zainscenizować na naszych oczach kasowanie zapisanych stanów rozgrywki. Gry wideo jako medium interaktywne mają niezwykły potencjał do kreatywnego opowiadania historii i twórcy Eternal Darkness wykorzystali go niezwykle pomysłowo. Nie tylko bohaterowie tej opowieści muszą stawiać czoła demonom, ale również gracz, który co prawda wyrywany jest z przysłowiowej immersji w wirtualny świat, ale jednocześnie zaczyna bać się własnego otoczenia. Pradawny strach przenika przez ekran do świata rzeczywistego za pomocą tych prostych zabiegów, które okazały się na tyle skuteczne, że gra zapisała się jako jeden z najciekawiej zrealizowanych horrorów w historii. Po grozie psychologicznej dotykającej najbardziej wrażliwych elementów ludzkiej duszy, jaką serwuje Silent Hill, Eternal Darkness wprowadza element grozy bezpośrednio do naszego otoczenia. Przygodówki point and click z reguły nie należą do zbyt dynamicznych produkcji, a bazują na powolnej eksploracji i badaniu terenu. Jak zatem w oparciu o taki mechanizm przygotować dobry horror? Stawiając właśnie na klimat i zręcznie napisany scenariusz, a także wspomagając się niepokojącymi projektami graficznymi, które zręcznie wykrzywią naszą codzienną rzeczywistość. Idealnym przykładem jest gra Darkseid z 1992 roku. Za jej oprawę audiowizualną odpowiada sam Hans Rudolf Geiger, twórca Uniwersum Obcych.
Mike Dawson, bohater gry, to człowiek sukcesu. Pewnego dnia wykupuje na własność posiadłość w małym miasteczku Woodland Hills i już pierwszej nocy śni mu się przedziwny koszmar, w którym groteskowa maszyna wstrzykuje mu embrion do mózgu. Od momentu przebudzenia wokół zaczynają dziać się bardzo irracjonalne rzeczy, a bohater zwiedzając posesję odkrywa przejście do tajemniczego, alternatywnego świata zamieszkałego przez kosmiczną rasę pradawnych. Dark Seed to produkcja, która w doskonały sposób epatuje groteską. Gracz z każdą minutą widzi, jak otaczający go świat stacza się w ramiona tego, co niewytłumaczalne. To automatycznie rodzi w nim poważną konsternację. Całość, w połączeniu z niebrutalnym, ale obrzydliwie seksualnym rysunkiem Geigera, tworzy obraz horroru mocno graficznego, ale nie epatującego krwią i przesadną przemocą. Tutejszy niepokój rodzący się w ciele grającego jest specyficzną mieszanką. Groza, wywołana irracjonalnością pewnych drobiazgów, które nie pasują do rzeczywistości, miesza się z alternatywną wizją abstrakcyjnego, obcego świata. To tylko trzy przykłady horrorów w najczystszej postaci. Klasyków, które nie bazują jedynie na przyprawiającej omdłości brutalności lub wyskakujących zza rogu maszkarach. Wywołanie w odbiorcy faktycznego strachu i zbudowanie klimatu grozy jest znacznie trudniejsze niż nam się wydaje. Nie sztuką jest natomiast spowodować, by gracz w obawie przed kolejnym wysokim dźwiękiem bał się wyjrzeć za róg. Horrory z prawdziwego zdarzenia oferują dużo więcej, bo paradoksalnie przyciągają odbiorcę. Prawdziwy horror to nie tylko stałe poczucie lęku, grozy, ale również ciekawość, która każe nam wykonać kolejny krok w ten z pozoru znany, ale jednocześnie przerażająco odmienny świat.